jest czwartek, Boże Ciało, jest dzień wolny i kręcę dla Was krótki vlog taki, bo dzisiaj zamierzam... Ojej! Psik! Oczywiście szersze, nie? Znowu. Widzicie, co ja tu mam? Kot je sałatkę na stole. Wiktor gra swoje kawałki. Szerszeń mi się tu zadomowił, próbował zrobić sobie gniazdo w poduszkach. To nie jest zbyt fajne. No i dzisiaj mam taki właśnie dzień wolny, ale dzień, który przeznaczyłam do pisania mojej pracy, do awansu. Muszę zrobić sprawozdanie, dosyć obszerne. No i teraz te 4 dni będę to robić, więc nie nagrywam stylówek dla Was. A dzisiaj taki dzień, postanowiłam, że prócz tej pracy dam sobie trochę przyjemności. No i taki dzień dla pielęgnacji. Dzisiaj bez make-upu, za to pielęgnacja twarzy. Już dzisiaj zaczęłam poranek od tego, że zrobiłam sobie peeling ananasem. Ja często kupuję ananasa, bo jest bardzo dobry na trawienie i w ogóle dobrze mój organizm reaguje. I ten ananas, po prostu resztki tego ananasa, takie plasterki sobie wcieram w skórę. To jest taki peeling kwasami naturalny, bo ananas akurat ma dosyć dużo kwasów właśnie owocowych. No i jak masz wrażliwą skórę, to nie jest dobry pomysł, żeby ścierać tego ananasa, bo można podrażnić. Ale moja skóra to bardzo dobrze znosi, on ma też w sobie dużo tej galaretki takiej. No i fajnie to właśnie robi i w dodatku sobie robiłam jeszcze dodatkowy taki peeling płatkami owsianymi z dodatkiem takiego sypkiego peelingu naturalnego, który otrzymałam od koleżanki, od przyjaciółki. No i super to robi na cerę i powiem Wam, że jak mam wolny dzień, to staram się zawsze robić takie rzeczy, bo tak to nie mam aż tyle czasu na to i jestem taka trochę zalatana. Też mam taki charakter, że jestem zalatana właśnie, robię różne rzeczy. No i zrobiłam sobie dzisiaj taki właśnie beauty day. Później też zamierzam sobie robić trochę takie spa, bo mam taką matę do ozonowania, do kąpieli. No i będę sobie po prostu robić taką kąpiel właśnie fajną z jakimiś olejkami. A już też dzisiaj właśnie wykorzystałam tego ananasa, żeby sobie łokcie, kolana, pięty, wszystko przetrzeć, dekolt. No i oczywiście tradycyjna pielęgnacja, czyli no wiadomo, serum, krem. Kupiłam sobie fajne serum, w ogóle ostatnio używam cały czas tej takiej prostej firmy Soraya Plante z takimi kwiatkami, możecie to kupić w Rossmanie. Jest bardzo fajne, wiecie co, nie ma takich dużo tam składników anti-aging, ale kupuję ten krem ujędrniający na dzień i jest super. Bardzo fajnie się sprawdza, no ale że to jest trochę za mało dla mojego wieku, już tak po 40, no to po prostu używam sobie też serum z tej serii, właśnie Soraya Plante. Kupiłam sobie takie serum z lawendą, ale jest też drugie, wiem, że witaminowe i chyba sobie też kupię, żeby na zmianę używać. Bardzo fajne jest to serum, naprawdę, daję zawsze przed kremem, bo pamiętajcie, że trzeba dawać serum. Serum i krem. Nigdy samo serum, bo o 2 dni może skóra, może Wam wilgoć wyparować i krem właśnie zatrzymuje tą wilgoć. No i dzisiaj moja skóra jest tak naprawdę mega, mega nawilżona i ma taki dobry kolor. No nie mam teraz żadnego make-upu, mam tylko olejek właśnie na brwi nałożony. No bo po prostu olejek rycynowy sobie też daję, jak mam tylko wolną chwilę, żeby te brwi, te włoski też odżywić, wzmocnić. To bardzo fajnie działa. Mam taki pędzelek i nakładam ten olejek sobie. No i bardzo fajnie się dzisiaj czuję właśnie ze skórą swoją, bo jest taka fajnie nawilżona i kremu sobie tak nałożyłam generously, dużo tego kremu takiej ilości, żeby to wchłonęło się w tą skórę, żeby to odżywić fajnie, nawilżyć, odżywić, no bo po peelingu to jest potrzebne, bo ta skóra teraz tak fajnie chłonie i stwierdziłam, że teraz będę sobie robić takie właśnie peelingi, takie pielęgnacje bardziej złożone 2 razy w tygodniu. No dzisiaj jest taki początek, bo oczywiście czasem robię, ale nie tak regularnie. No ale jestem zadowolona super z efektu, bo rzeczywiście powiem Wam, że skóra się super odnawia. Czasem smaruję sobie też przeciętym listkiem aloesu skórę. Nawet oczy, powiem Wam, też trochę piecze ten aloes, to powiem Wam, że jak ktoś ma nadwrażliwość, to może nie być dobre. Aczkolwiek aloes myślę, że w rozcieńczeniu już z jakimś kremem byłby spoko, albo w toniku, jakbyście sobie go rozpuścili.
ale taki sam, no to trochę ostry jest. No, ale mi to dobrze robi i rozjaśnia przebarwienia. Mam tutaj taką jedną plamkę, tutaj miałam dawniej taką ranę i później to niestety opaliłam i ta plamka nie chce zejść, ale rozjaśnia się, już zauważyłam właśnie po tym ananasie, po tych peelingach z ananasa. I właśnie jak aloesem smaruję cytryną, to ta plamka trochę już zaczyna schodzić. No jest to ciężkie, bo to jednak głęboka warstwa skóry wchłonęła. No i niestety będę musiała to długo się nad tym zajmować. No ale koniec już o pielęgnacji. Zaraz Wam pokażę relację z mojego śniadanka, bo zrobiliśmy dzisiaj takie zdrowe śniadanie z warzywami, koktajl owocowy. No i zobaczcie tutaj właśnie, jak przygotowuję ten koktajl. Właściwie to jest smoothie, bo ja mam taki, zobaczcie tutaj na przebitkach, taki blender NutriBullet amerykański. On jest super, bardzo mocno rozdrabnia i na przykład jak są też pestki chia tam wsypuję, to on super to wszystko właśnie tak na rozdrabnia, wydobywa z tych pestek to, co jest tam wewnątrz. Także to jest naprawdę fajny sprzęt, bardzo mocny, dobrej jakości i jestem bardzo zadowolona z tego, że to kupiłam. I wiecie co, tak samo... Do tego smoothie po prostu wrzucam, co mam, jabłka, teraz miałam akurat jagody jakieś amerykańskie, grapefruit, cytryna, woda, a tam trzeba dawać wodę do tego NutriBulleta, bo musi być duża zawartość właśnie płynu, żeby to dobrze działało. Dodaję sobie pestki chia, marchewkę zawsze na oczy, bo ostatnio mam trochę, pogorszyły mi się oczy, więc muszę o nie dbać. No i żeby ten beta-karoten wydobyć, żeby można było go przetrawić i wchłonąć z marchewki, no to olej lniany. Odrobinę, tak pół łyżeczki oleju lnianego, żeby to się rozpuszczało w tym, bo wiecie, że witamina A, beta-karoten się rozpuszcza właśnie w tłuszczach i bez tego jest nieprzydatne po prostu. W sensie jakieś, oczywiście tam jakieś cukry, jakieś witaminy inne są w marchewce, ale akurat ta witamina, która jest dla nas potrzebna z tego warzywa najbardziej, no to trzeba ją spożywać z tłuszczami. No i w ogóle wszystkie tego typu warzywa, które mają beta-karoten, czerwone warzywa, pomarańczowe. No i właśnie, zobaczcie sobie tutaj mój wspaniały koktajl już nalany, troszkę ozdobiony grejpfrutem czerwonym, no i jedziemy. Naprawdę jest przepyszny i teraz ostatnio codziennie robię, nawet sobie do szkoły biorę w takiej butelce, bo mam za mało po prostu tych składników, wydaje mi się, właśnie takich owocowo-warzywnych. No i trochę też się odchudzam i powiem Wam, że już super, super zaczyna to działać, także już to jest ponad tydzień i odczuwam efekty pozytywne, więcej energii. No i w ogóle ta dieta jest taka bardziej zrównoważona. Ale żeby też za bardzo się nie wychłodzić, bo nasz klimat nie jest taki, wiecie, nie jest taki tropikalny, nie jest ciepło. I dla kobiety obniżanie temperatury jeszcze tymi cytrusami ciągle, tymi ochładzającymi jogurtami, to nie jest dobre dla naszych hormonów i dla w ogóle funkcjonowania organizmu takiego w naszym klimacie, kobiecego szczególnie, no to potrzebne są nam też te rozgrzewające, więc żeby to zbalansować, no to do tych gotowanych potraw, do jakiegoś curry, czy do ryżu, czy do innych sosów dodaję dużo tych rozgrzewających rzeczy, no czyli na przykład imbir, kurkumę, czosnek, do takich słodszych potraw, na przykład do kawy też cynamon, bo cynamon też ma bardzo takie rozgrzewające działanie. No także staram się, żeby nie przesadzić z tymi surowymi, szczególnie cytrusowymi rzeczami, bo to może zaburzać właśnie gospodarkę, a tym bardziej, że mam problemy właśnie z tymi hormonalnymi takimi torbielkami i tak dalej. No kochani, no to śniadanko, zobaczcie tutaj już przebiteczka, pokażę Wam teraz krótką relację śniadankową. Kochani, to jest... śniadanko, jeszcze niepełne, bo jeszcze będą grzaneczki i jajeczka od zielonuszki gotowane. Sałateczka, sałata. Ja uwielbiam rzymską sałatę, jest chyba najlepsza i taka bardzo zdrowa też. Awokado, mozzarella, zielony szczypiorek, bazylia, pomidorek. No i oczywiście olej balsamiczny, oliwa z oliwek musi być. Już czeka lemoniadka, bo dzisiaj będzie bardzo gorąco. Zobaczcie, jak tutaj już słońce operuje. No i zaraz będzie śniadanko. Świąteczne śniadanko, aczkolwiek dzień pracowity, bo się zabieram niedługo za pisanie. Trochę już jest napisane, ale jeszcze mam dużo, dużo pracy, więc cały dzień pewnie mi zejdzie na tym. Ale zobaczcie, tutaj już jest gotowe siedzisko. Będę sobie siedzieć na polku.
na tarasie. Tutaj będę sobie z komputerem po prostu pracować i przynajmniej użyję trochę tej pogody. No i zaczniemy jeść zaraz. Jajeczka oddzielone nóżki. Sałatka, całe śniadanko, jeszcze będzie kawusia i grzanki i gotowe. Trzeba się pocieszyć śniadaniem w pięknej scenerii i wykorzystać pogodę. Buziaki, kochani. Tylko już zjedzone, zabieram się zaraz do pracy, już będę sobie tutaj siedziała, tak jak przed chwilą zaczęłam kręcić. Tutaj sobie komputer rozkładam, no i będę pracować. A tymczasem jeszcze szybka relacja z mojego ogródka, którą przed chwilą dla Was nagrałam. No i tymczasem nie będę się już więcej z Wami łączyć. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam pięknego dnia i potem pięknego weekendu. I za kilka dni już wracam z filmikami modowo-secondhandowymi. Mam super już rzeczy. Przygotowuję też filmik o jednym z projektantów już i haul lumpeksowy z mega superowymi rzeczami, bo kupiłam ostatnio na nowych dostawach tak fajne rzeczy, że już się nie mogę doczekać, aż się pochwalę nimi i pokażę Wam, co z nimi można zrobić. No i w ogóle też przygotowuję, niedługo będzie filmik o moim stylu i o tym, jak znaleźć swój własny styl. Filmik o biżuterii i w ogóle mnóstwo rzeczy. Będzie też filmik challenge z inną youtuberką. Też bardzo niedługo, bo już to przygotowujemy. A nawet chyba z dwoma nawet youtuberkami. Także czekajcie, bo myślę, że to będą fajne, ciekawe programy. Nowe pomysły na challenge, na wyzwanie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. W przyszłym tygodniu będą już regularnie filmiki. Pozdrawiam, bye bye! A propos tej sałatki, to jeszcze powiem Wam, że ja jem tylko mozzarellę czasami i z nabiału jeszcze jedynie jogurt naturalny, bez cukru, do jakiś czasem potraw, natomiast w ogóle nie jem nabiału innego, bo mam nietolerancję laktozy, a poza tym dużo lepiej się czuję i od 2 lat nie miałam kataru, nawet jak jestem chora, przeziębiona, to katar trwa dosłownie może godzinę i to taki niezbyt nasilony, także no to była dobra decyzja, ta rezygnacja z nabiału. Jedynie jem masło bez laktozy, no ale to już nie umiem go na razie zastąpić, chociaż staram się używać awokado i inne rzeczy. No a teraz przejdźmy już do ogrodu. Jest bardzo słonecznie, więc może to być tak słabiej widać, ale zobaczcie, tutaj są moje takie wielkie już tuje na wjeździe, parking. No i taki mały tour Wam zrobię. Ten ogród ma już ponad 10 lat, więc już troszkę porósł. No muszę tutaj troszeczkę poprzecinać rośliny, szczerze powiem, bo już dosyć powyrastały. No i nie miałam też ostatnio sprzętu, żeby to przycinać, ale teraz mam już podkaszarkę, mam jakieś zgromadzone narzędzia, żeby to wszystko trochę ujarzmić, bo zaczyna się robić dżungla tutaj. Tutaj mam piękną sosenkę. Kocham sosny, powiem Wam. Uwielbiam naprawdę. To są moje ulubione drzewa. No i tutaj jakieś kwiatuszki sobie rosną. Taki, o, właśnie widzę, że się położył. To chyba cyprys jest. Będę musiała go podeprzeć, bo w ogóle ziemia jest była tak mokra, że po prostu drzewa się kładą czasami. Dosłownie. O, i tutaj będzie ogródek warzywny. Jeszcze nie zasiany jest. Ale co roku coś tutaj sadzę. Jest na razie tylko mięta i jakieś kwiatki naokoło. Ale będą tutaj jakieś warzywka sobie rosły. Za kilka dni już. No i tutaj mamy brzeg. Tu jest taki lasek w ogóle. Wzdłuż którego ja wysadziłam takie funkie, które mogą rosnąć w cieniu. O, funkie już wyszły. Zobaczcie, to są te liściaste takie rośliny, one mogą rosnąć w półcieniu, w cieniu, więc nie ma problemu. I podcięte w tym roku drzewka, bo zrobiło się już za duże to wszystko. No w każdym razie, o, tu jest czerwony buk, który też podcinam co roku, bo inaczej byłby już dużym drzewem pewnie. No i w ogóle tu jest dużo przepięknych roślin. O, widzicie, brunera. Taka liściasta, teraz kwitnie jak niezapominajka, to jest przepiękne, ale za jakieś 2 tygodnie już tych kwiatów nie będzie i zostaną tylko takie fajne, przepiękne liście, takie dwubarwne z żyłkami, to jest bardzo ładne. No i mój klon japoński, który strasznie zarasta, ale o, widać go teraz, jest prześliczny i ma piękny kolor, cały rok jest taki bordowy.
Tutaj mam moją wierzbę. No, powiem Wam, że ja nie jestem fanką wierzby w ogóle. Ale na razie wygląda ładnie, tylko ją często trzeba podcinać, niestety. Tu mam trochę róż. No i znowu jakieś takie tutaj, o, już zaczynają kwitnąć. Przepiękne liliowce. Uwielbiam ten liliowiec, on przedużo kwiatów ma naprawdę. Niestety też krótko kwitnie, no ale coś za coś. I pierisy tutaj. No i takie różne kwiatki, które dopiero sobie będą kwitły niektóre. No i rododendrony już przekwitają. No jeszcze trochę kwiatów. Tutaj ten już całkiem przekwitł. Tamten dopiero zaczyna kwitnąć, ten fioletowy. Tak jakoś nierówno w tym roku. Tutaj trochę z drugiej strony teraz Wam jeszcze pokażę. O, zakwitła mi pierwszy raz. O Jezu, jak to się nazywa? No i tutaj druga strona, to jest taki mój ogródek japoński. O, tutaj mam takie małe klombiki wokół tych świerków konika. I tutaj jest azalia, o jej pięknie kwitnie. Ostatnio właśnie oglądałam program Monami, która nagrała, była w takim japońskim ogrodzie z azaliami. No i to jest cudowna roślina, naprawdę. Bardzo krótko też kwitną niestety, no ale za to cieszy oko, jak kwitnie. Przepiękny kolor, zobaczcie. No i tutaj mam znowu klona japońskiego, już w takim trochę takiej aranżacji skalniakowej. I sosna kolumnowa za nim rośnie. Tak, o, pokażę Wam w ten sposób. Jest taka mini sosenka i w ogóle tutaj sobie rośnie ten klonik. Prześliczne ma te liście, takie różowe, zobaczcie. Uwielbiam ten kolor tych liści. No później już nie są takie aż różowe, jak już troszeczkę dłużej są. Ale ogólnie on jest taki pomarańczowy bardziej. Wiśnia tu ozdobna. I czy śliwka chyba raczej, przepraszam. Moje trawy, które muszę właśnie ściąć już od góry. No i tu jest perukowiec szczepiony na pieńku. Niedługo będzie miał przepiękne peruki. To jest też fajna roślinka, bardzo niewymagająca w ogóle. No i prześliczne oczywiście budleje, które przyciągają całe grona motyli. Mam trzy, tam jest jedna dalej, druga i tutaj jest trzecia właśnie. A tutaj wypuszcza nam już hibiskus bylinowy. Muszę odciąć mu te stare patyki. O, widzicie, zaniedbane, ale pomału się odrabiam. Migdałowiec, który już przekwitł, przepiękne te takie różowe kwiaty ma, zanim wyjdą mu liście. No i widzicie, no i tak to wygląda. Tutaj też małe azalie takie wzdłuż tej mojej ścieżki, na której są wrzosy. Azalia jedna przekwitła, druga dopiero kwitnie i no też, no po prostu bogactwo tych kwiatów. Ogromnie dużo ma w tym roku kwiecia, tamta już jest po, ale ma za to piękne liście, które zostają na cały rok, takie dwukolorowe. No i tak to wygląda, kochani. No i zabieramy się już do śniadanka i do pracy pomału. Buziaki, pozdrawiam.